Siemaneczko, ziomki, słuchajcie, dzisiaj montujemy soniaczka. Będzie ciężko, troszkę diaksem tam trzeba będzie pooperować, damy radę, ależ to będzie napierdalać. Jedziemy z koksem. Rozejrzyjmy się w temacie, co i jak. Tutaj proszę ja was, soniaczek. Sprzęt kurwancka gotowy. O, patrzcie, nawet zestaw głośnomówiący jest, kurde, nie ma lipy. Dobra, zobaczcie, co myślałem zrobić. Mój pomysł jest taki, że tu chciałem upchać radio. Tu chciałem upchać radio, żeby można było zamykać sobie po zdjęciu panela, bo to radio jest na panel, żeby można było sobie klapeczką pik, przymknąć. Otwieramy, mamy radyjko, wkładamy panel i tak będzie. Taki majster ma pomysł. Także jedziemy ze szkołą druciarstwa. Także no co, tu trzeba będzie diaksem opierdolić. Wyciąć sobie otworek na radio. Majster zrobi, to będzie dobrze. Jak to działało? I już. Radyjko działa, proszę ja was, proszę bardzo. Nie ma lipy, dobrze jest. Dobra. Wypad kurwa z tym ruplem. Patrz, jeszcze majster miał kasetę. Jeszcze kaseta była. Dobra, zostawmy ją tam w środku. O ty kurwa. A ty co? Czego nie chcesz przyjąć? Kasety. To w dupie z tym. Zaraz wam pokażę, o co biega. Tu jak widać jest cała ta skrzynka. Ona się zaczyna od wysokości. Także nasze radio też jest takiej grubości. I zobaczcie, ono się zaczyna tu. Czyli z tej strony, kurwa, w połowie wyświetlacza. Chujowo. No, w połowie wyświetlacza. Trzeba by było troszkę podnieść. W każdym razie to jest do wyjebania. Gdzie jest diaks? Oh shit! Oh shit! Oh shit! I już. Patrzcie, w moim radiu zdejmowany panel. Tu gdzieś się ładnie zamyka na kluczyk. Aha, to się zamyka. O, nie wiem, czy się będzie zamykało teraz. Trzeba sprawdzić. Zatrzaskuje się? Chuj, a jeszcze nie zatrzaśnie. O kurwa. Coś ty zrobił. Dlaczego to się teraz nie zamyka? Patrzcie, radyjko wchodzi elegancko. Cyk, fuch. Trzeba do góry to podnieść bardziej. Tu się zamknie. I nam tu jeszcze kawałek wystaje tego radia. I zrobimy to na zasadzie takiej, że sobie pyk otworzę. Założę sobie panel. No tak. Dajmy panel, zamknę sobie tą klapeczkę, a tu będzie to. No majster, ty to masz pomysły. Jak to teraz wyciąć? Patrzcie, tu muszę tak wyciąć taką dziurę. To jest kurwa na styk. I pan, panie Sebastianie. Tylko równo. Równo, kurwa. Kurwa, luks. Patrzcie, to się odłamie. Ale potopiłem. Dobrze będzie. Nie idzie. A to trzeba obciąć jeszcze. Tu jeszcze trzeba opierdolić.
Dobra, jedziesz. Będzie jak oryginał. Ja pierdolę. Tu żeś krzywo zrobił. Niedobrze. Musi nam się zmieścić tak radyjko. Właśnie tak musi się zmieścić. Coś ty zrobił, ja pierdolę. Popsułeś. Co to będzie teraz tutaj? Zbędny balast, kurwa. Nie no, to tak nie może być. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Czego ty nie chce wyjść? Majstrowi to zawsze pod górę. Siłą, kurwa. Będzie tak, tą ramkę trzeba upierdolić. Idę po brzeszczo. Jedziesz, majster. Dlaczego tak szybko? Odbiera. Kurwa mać, tak nie było. Pół samochodu odkręcać. Widzisz, trzeba było. Klawisze odpadają. Pomysły majstra bezcenne. Pyszne. I już. Mamy rameczkę, powiem wam tak. Tu trzeba diaksikiem obciąć. Tu ładnie. Będzie dobrze. Dlaczego to tak szybko się teraz otwiera? Przecież tak ładnie chodziło. Będzie mały prześwit, ale tym się nie przejmujemy. Trzeba było coś podłożyć. Takie dystanse znalazłem fajne. Tak zrób. Wzmocnijmy. Troszkę wzmocnimy to. Ojej, za daleko. No nie. Sprawdźmy. Człowieku, pół wyświetlacza. Pół wyświetlacza, kurwa. Ula la, zobaczcie jak pięknie. Kurwa. Ucięło się. Ucięło się, nawet świeci tutaj coś na czerwono. Podświetla na czerwono. No dobra, zobaczcie, jestem na takim... Na takim etapie, kurwa. Na takim etapie to mi to teraz wypada. Tu była taka śrubka, która trzymała całe radio. Po wycięciu przestało trzymać. Nie wiem, gdzie te zaczepy były, że blokowały całe te radio, żeby nie wyjeżdżało. No teraz jest lipa. Lipa. Troszkę tutaj nieładnie to wyciąłem. Ale mam nadzieję, że zaraz to jakoś ogarnę. Tutaj już mam jakąś taką listeweczkę. Tutaj się da. Tutaj się da. Taką ramkę. Ładnie nam zasłoni te zniekształcone wycięcia. No i to trzeba, kurwa, jakoś zamontować, żeby nie wypadało. Trzeba iść po trytytkę chyba. Będzie trzymać? Będzie, co nie będzie. A żeś odjebał z tym radiem, majster, kurwa. Dobra, zobaczcie, tu mam ładne te. Tu wsadzimy. Się zaciągnie, będzie trzymać.
Co tu jest, kurwa, Lęcka, dobra. O, tu można nawet zajebać. Fest. A dlaczego tak podnosi radio do góry, kurwa? Zipkiem zaciągnijmy. O. No luks. No teraz to da. Czym to uciąć? A ty musisz. Tu jest taki coś. Teraz tu mamy tą ramkę. Zasłonimy sobie tu. Żeby to tak szpetnie nie wyglądało. Znów tu trzeba wycinać. Chyba, że sobie założymy taki wężyk przecięty o gumowy. Nie trzeba będzie docinać, patrzcie. Ja już tu się przygotowałem. O kurwa, człowiek. Człowiek, nie tam schodzi, skurwysyn. Nie trzyma się. Patrzcie, jak majster porządnie wyciął. To ty kurwa. No tylko problem, bo tu widać tak brzydko. I to muszę tam wsadzić i się ładnie zasłoni. Jak to zasłonić? To bym tu tym zasłonił, a boki... No luks! Luks, kurwa. Tak. Chyba to tak trzeba zrobić. Sebić się. No, zamknij na upartego. Upchać się ramkę. A nie, najpierw kabelki, kurwa. Ogarnąć. O człowieku. O człowieku. Kto ten pierdolnik teraz ci ogarnie? Ja pierdolę, co tu jest? Co tu jest? Co tu tak zrobił? To gdzieś idzie, dobra. Dobra, majster, ogarniesz to spokojnie. Patrz, już to robisz. Tu jakiś... Kto ty taki kurwa zrobił? Przecież mi do radia jest potrzebny tylko plus i minus. O. To trzeba urwać. Kolorowe kredki w pudełeczku noszę. Kolorowe kredki. To do czego to jest, kurwa? Może to do zmieniarki? Chuj z tym. A tam zwarcia nie ma, ale to masa była chyba, nie? Czy nie? Chuj. Weź to. Tutaj obetniemy, żeby nam zwarcia nie robiło. Cyk. 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 Ojej, kto to tak narobił? O mój Boże. Kto to tak narobił? Mi pan nie pierdol. Brzęczy. Będzie chodzić. Sprawdźmy. Nawet kurwa na wyłączonym działa. Tu mamy wzmacniacz. Kurwa, miałem końcówki, to obciąłem. Teraz by się przydały. Bo mamy w radiu, patrzcie. Wejście takie na kurwa cincze. Ajajajaj. Tutaj proszę bardzo, znalazłem sobie takie cincze. Od sprzętu musiałem obciąć. Teraz będzie można podłączyć. I już mamy wyjście eleganckie na subwooferek. Miejmy nadzieję, że będzie działać. Tu mamy głośnik prawy. Obcinamy. Dobra, majster zwarcia nie zrób, bo będzie po końcówce. Dobra, tu mam. Kurwa, już zwarcie, ja pierdolę.
Dobra, mamy płytkę, włóżmy. Tylko który jest plusem, który minusem? Kurwa, co za chuj to przykleił? Ja pierdolę. Nie zobaczę, kurwa, który to tam jest do głośnika plusem, który minusem. No dobra, wiadomo o co chodzi. Czerwony jest plusem, więc podłączamy do czerwonego. Dobra, niby aktywowałem subwoofer. Działa, kurwa. Musi. No i ostatni przewodzik obcinamy. Oczywiście na działającym radiu. Został nam ostatni głośnik podłączyć. Będzie git. Dobra, tu jest taki ten przewód taki prądowy, porządny, gruby. I chyba z niego muszę zapierdolić sobie takim przewodzikiem. O, tam rzucę na razie pod ten, pod nogi ten przewód i pod niego się podepniemy, kurwa, jeszcze z CB radiem. Tak, majster, dobrze myślisz. No i podłączamy radyjko, pyk, antena, oczywiście, pyk, i subwooferek, pyk, pyk. I upychamy to. Jeszcze tą ramkę jakby lepchał, by było ładniej. Ale obawiam się, że nie będę mógł wsadzić panela. Tego nie zamknie. No i co? Radio działa. Chuj tam, że chujowo wycięte. Zara tutaj się pod... Spróbujemy odpalić telefona i w ogóle. Tak. Majster zara to ogarni. Dobra, chyba by było na tyle. No chujowo tutaj jest takie, kurwa. Brudne, zaraz to troszkę umyję. Nie będzie tak wyglądało źle, powiem wam. No tak, dobra, wyjmijmy. O kurwa, panel nie wychodzi teraz. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nie odpina się panel. Kurwa, zaciska. Coś mnie tu nie pasuje. Coś mnie tu nie pasuje. O, widziałeś. Jest dobrze. Kurwa, nie zamknie się. Ups. Wytrzę się, kurwa. Wytrzę się, kurwa. W pracy. No i Rockshore gra. Dobra. Byłoby na tyle. Co to kurwa za bębka? Kurwa. Mój zestaw głośno mówiący. Nie podłączyłem. A jak ja teraz je wyjmę? Patrzcie, jak mogę troszkę przysłonić sobie. O, patrzcie. Widzicie, jak mogę sobie przysłonić panel? Nie ma lipy. Majster jak zrobi, to musi być dobrze, patrzcie. Cyk, fuch, to zabieramy. Zamykamy. Nie ma radia. Nie ma radia. Dobrze jest. Dobra, na podwórku to ci nikt nie ojebie.